Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym krótkim materiale chciałbym Wam powiedzieć o mechanizmie CORS, który spędza sen z powiek wielu początkującym frontend deweloperom i deweloperkom. Oczywiście mówiąc CORS mam tutaj na myśli... Mechanizm, który blokuje nam zapytania pomiędzy różnymi oryginami. Nie mam tutaj na myśli projektanta mody Michaela Korsa, który robi jakieś tam torebeczki, zegareczki i jakieś inne rzeczy. W każdym razie myślę, że z Korsem wiele osób miało problem, dlatego właśnie nagrywam ten filmik. Być może komuś z Was okaże się on pomocny. Dodatkowo też przyznam się, że dzisiaj rano zainspirował mnie ten tweet od Oli. Bardzo mnie on rozbawił. Przypomniały mi, mi się czasy, kiedy właśnie walczyłem z Corsem, rozmawiałem z jakimś backend deweloperem, i wspólnie bohatersko walczyliśmy z Corsem i próbowaliśmy zrozumieć, jak on działa. Dlatego właśnie dzisiaj nagrywam dla Was ten filmik. Więc co to w ogóle jest, ten Cors? Cors jest to cross Origin Resource Sharing, jest to w skrócie mechanizm, który jest wbudowany w każdą normalną, nowoczesną przeglądarkę, który blokuje wykonywanie zapytań asynchronicznych, a jak jak pomiędzy różnymi originami. No i w zasadzie co to jest origin? Bo tutaj myślę, że warto jest to podkreślić. Origin jest to po prostu protokół plus domena plus port. Czyli jeżeli mamy localhost 3000 i chcemy wykonać zapytanie do aplikacji, która stoi, do backendu, który stoi na przykład na localhost. 5000, no to już mamy do czynienia z różnymi originami i jeżeli mamy prawidłowo, domyślnie skonfigurowany serwer, no to on nie powinien pozwalać na takie zapytania pomiędzy różnymi originami. No dobrze, ale jak to działa w praktyce? Więc teraz przeskoczymy sobie szybko do Brave'a, wykonamy sobie zapytanie testowe z originu localhost 3000 na localhost 5000 i zobaczymy, co się stanie. Otóż widzicie, że mamy tutaj ten słynny błąd, korsowy, który po prostu nam uniemożliwił odpytanie tego localhost 5000. Więc teraz zerknijmy sobie tutaj w ten plik auf.js. Jest to po prostu zwykła funkcja w Next.jsie, która zwraca nam dane użytkownika. Jeżeli wszystko się zgadza, jeżeli hasło login się zgadza, no to zwracamy po prostu json w przypadku, gdy jest to metoda POST. No i teraz spróbujemy sobie dodać header, bo w zasadzie ustawienie korsów polega w skrócie na tym, że ustawiamy header, czyli po prostu do tego naszego responseu, response ustawiamy header, przeglądarka sprawdza ten header i jeżeli ten origin się zgadza, no to po prostu wszystko przechodzi dalej. Natomiast mamy tutaj jeszcze kilka innych ustawień, ponieważ CORS to nie tylko origin, ale też metoda. Zobaczcie, na przykład jak tutaj sobie to teraz sprawdzimy nasze połączenie, no to zobaczcie, że teraz mamy nieco inny błąd i tutaj nie dość, że przeglądarka sprawdza nam origin, to jeszcze dodatkowo sprawdza czy zgadzają się headery, które zezwalają na wysłanie danych headerów. Oczywiście nie mamy tego ustawionego, więc dodamy tutaj dodatkowe informacje o tym, że chcemy zezwolić na wysłanie metody post. Chcemy zezwolić na headery typu Content Type, bo takie wysyłamy do naszej aplikacji. Tutaj też możemy zezwolić na wysłanie kredencjali. Za chwileczkę Wam pokażę na czym to polega, ale zobaczmy, co się dzieje w naszej aplikacji. No i widzicie, że tym razem to przechodzi. Więc nasz, nasz tutaj origin został odblokowany. Oczywiście wiele osób robi takie coś, że po prostu zezwala tutaj z gwiazdką na odpytywanie przez wszystkie originy. Jednak to ma pewien minus, no bo po pierwsze, no to każdy może wtedy walić do tego naszego endpointa, a po drugie nie możemy wykonywać zapytań z kredencjalami. Więc tutaj mimo że zezwolimy na wysłanie headera typu credentials, czyli to jest częsty case jak chcemy wykonać jakieś zapytanie do naszego API i chcemy wysłać na przykład cookiesy, wtedy mamy z flagę ustawioną na include. To zobaczcie, że tutaj jest to niedozwolone z tego względu, że mamy wildcard. Więc jeżeli mamy taką wildcard to też nie możemy wysyłać w naszej aplikacji rzeczy związanych z credentialami. Teraz jeżeli to poprawimy, to zobaczcie, że już to zapytanie zadziała. Oczywiście, jeżeli zakomentujemy, na przykład, ten header odpowiedzialny za ado allow credentials, to oczywiście w nextjs też to się wykrzaczy. Więc w skrócie, obsługa Corsa polega na tym, że serwer backendowy musi zwrócić odpowiednie headery. I jeżeli korzystacie z jakiegoś frameworka, jak Laravel, Ruby on Rails, Django, no to tam w tych wszystkich backendowych rzeczach po prostu macie zwykle jakieś helpery, które umożliwiają Wam na przykład whitelistowanie kilku różnych originów, jednak trzeba pamiętać, że jeżeli posługujecie się takim zwykłym, zwykłą metodą, gdzie po prostu ręcznie ustawiacie te headery, no to nie możecie tutaj ustawić kilku originów, bo to jest dosyć częste pytanie, jak ustawić kilka originów, bo mam kilka aplikacji stagingowe, testowe i chciałbym też na nie zezwolić, no to niestety tutaj przy takim prostym ustalaniu headerów po prostu z użyciem Tutaj tak jak w Nextie, no to nie zrobicie tego, musicie skorzystać z jakichś dodatkowych bibliotek, takich jak na przykład biblioteka CORS, po prostu dla Node.jsa, która umożliwia robienie różnych jakichś takich bajerów typu whitelistowanie kilku różnych adresów. No dobrze, jak już wiecie, jak to działa, no to teraz możecie się zastanawiać po co to komu, więc oczywiście ten mechanizm został wbudowany w przeglądarkę po to, żeby uniemożliwić wykonywanie z jednej aplikacji zapytań do drugiej aplikacji, która niekoniecznie na to mogłaby zezwalać, więc więc po prostu przeglądarki to blokują, żeby nie mogło się dziać na przykład takie rzeczy, że wchodzisz na stronę localhost 3000, a ona próbuje coś tam na przykład gmerać na facebook.com i odpytywać tam jakieś endpointy. Więc dlatego właśnie to powstało. Więc jak to naprawić? Jeżeli macie dostęp do backendu, no to oczywiście naprawiacie to na backendzie, wysyłając odpowiednie headery. W sytuacji kiedy nie potraficie tego zrobić albo nie macie możliwości, albo jakieś są inne przyczyny, że nie możecie tego zrobić po stronie backendu. To oczywiście w takim deweloperskim podejściu jest możliwe skorzystanie z jakichś wbudowanych flag do przeglądarek, które umożliwiają wyłączenie polityki Cors, albo też skorzystanie z gotowych wtyczek, które to umożliwiają. To jeszcze bonus jest taki, że często jak rozmawiacie z backendowcami, którzy nie wiedzą, co to jest Cors, to często backendowcy wam odpalają Postmana albo na przykład Kurla i pokazują wam, zobacz, ty frontend deweloperze, tutaj wszystko działa, mam Postmana, mam kurla zapytanie się zwraca, no to odpowiedź jest prosta. Kors po prostu przez takie narzędzia jak postman, jak kurl domyślnie nie jest sprawdzany. To są po prostu tule do wysyłania zapytań http. One nie zachowują się tak samo, jak zachowuje się przeglądarka, więc dlatego olewają po prostu kwestie związane z korsem. No i to w zasadzie wszystko, co dla was przygotowałem. Jeżeli podobał wam się ten krótki materiał, to zostawcie łapsko w górę. Zachęcam też do zostawienia feedbacku w komentarzach. Tymczasem to wszystko. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, cześć.